Indie. Służba bezpieczeństwa, przez pomyłkę, zabiła 13 cywilów Indie. 13 cywilów omyłkowo zabitych przez Służbę Bezpieczeństwa. Służba Bezpieczeństwa otworzyła ogień do grupy cywilów jadących mikrobusem na drodze w stanie Nagaland położonym w północno-wschodniej części Indii, zabijając 13 osób. Lokalne media twierdzą, że do sobotniej tragedii doszło przez pomyłkę. Ofiarami incydentu w Otting są górnicy wracający po dniówce z kopalni węgla kamiennego do domu. Gdy po wielu godzinach oczekiwania rodziny zaniepokoiły się losem swych bliskich, wysłały one zwiad, który odkrył ciała rozstrzelanych górników. Lokalne media twierdzą, że górników zabito przez pomyłkę. India Today podaje, że wśród ofiar jest też żołnierz. Oświadczenie ministra. Jest boleśnie dotknięty indyjski minister spraw wewnętrznych Amit Shah wydał w niedzielę oświadczenie, w którym zaznaczył, że jest boleśnie dotknięty śmiercią mieszkańców stanu Nagaland spowodowanej strzelaniną. Władze stanowe szczegółowo zbadają ten incydent i zrobią wszystko, co w ich mocy, by sprawiedliwości stało się zadość, obiecał rodzinom ofiar na Twitterze. Naib Khimurio, mer miasta Otting, w pobliżu którego doszło do strzelaniny, zaapelował do mieszkańców o zachowanie spokoju. Powiadomił też, że zarządził złożenie wniosku do prokuratury o wszczęcie śledztwa w sprawie. Tymczasem w miasteczku i w okolicach rośnie napięcie. Nieznani sprawcy spalili dwa pojazdy służby bezpieczeństwa, podaje w niedzielę India Today. Lokalne władze zapewniają, że policja kontroluje sytuację w regionie.